Witam ponownie kolegów. Przechodzimy do następnych preparatów, które produkujemy, a są niezbędne w prowadzeniu hodowli gołębi. Są to preparaty wspomagające, tak? Teraz preparaty wspomagające. Preparatem wspomagającym są wspomagające zdrowie. Generalnie chodzi o utrzymanie w zdrowiu całego stada gołębi. Zarówno w lotach gołębi młodych, dorosłych, jak i w rozrodzie. Takim podstawowym preparatem, to najprostszym, to jest to ocet jabłkowy z witaminą C. Tu poszliśmy trochę dalej i to nie jest tylko ocet, to jest tylko 6% tego octu, ale też tutaj jest 6 kwasów organicznych z fumarowym na czele. Dlatego, że wszyscy podają gołębiom ocet, bo tak trzeba raz w tygodniu, ocet jabłkowy, bo on zakwasza, zmienia pH, znaczy odczyn kwasowości zmienia w układzie pokarmowym. Jak chcecie sprawdzić, jak to działa, to wziąłem sobie papierek lakmusowy i jak każda firma ma octy czy coś, to zobaczymy, czy to są działające, zmieniają pH czy nie, i za tego i wyjdzie wam. Czy to są prawdziwe octy, czy oszukane? Czy to są prawdziwe zakwaszacze, czy kombinowane? Jak powiedziałem, jest tu ocet, witamina C i 6 kwasów organicznych. Typowym zakwaszaczem takim, typowym zakwaszaczem jest frasal z witaminą C. Mamy dwa rodzaje frasalu. Jest z glukozą i z witaminą C. Ten jest tańszy, ten jest droższy. Generalnie wolałbym... Jeszcze raz pokażmy może, to jest... czym one się różnią. Pokażmy tak dwa obok siebie. No, czyli to widzimy, jeden jest czerwony. Czerwony z glukozą, a ten z witaminą C. Ten jest droższy, po prostu to, ten skład przedraża, ale wolałbym, jeśli mam polecać, to ten tańszy, bo ma podobne działanie, a wszystkie energetyczne sprawy typu dekstryna, które są w innych preparatach, a które i tak podajecie i tak. Czyli a ten czerwony to kiedy się stosuje wtedy? Czy one się tak różnią wtedy? Bo takie, no tu jest to, energia. Się... Tu jest energia, to jest bez energii. Ale w związku z tym, że hodowcy, ja wam daję cały tutaj zestaw energetyczny różnych preparatów, o których już tu mówiliśmy, no to po co nam droższy frasal, jak mamy tani i tak samo skuteczny. Są to kwasy organiczne. I musicie pamiętać, że w każdym z tych preparatów płynnych, już nie pamiętam w którym nie, jest cholina. Cholina. Z tego względu, że nasze gołębie są tak przesilone lotami, tyle mają energii, że ratujmy troszeczkę im te wątroby i ta cholina im to wspomaga. Jest w elektrolitach, jest w tych środkach płynnych dwóch energetycznych i w tych frasalach w occie. A w czym jej nie ma? Proszę? W czym jej nie ma wtedy? Nie, w którym środku nie ma, nie pamiętam który. Ale zasadniczo cholina to po prostu na wątroby oddziałuje. Tak. Korzystnie na wątroby. Korzystnie, leczniczo, oczywiście. Czyli tym gołębiom, zwłaszcza lotowym, to należy właśnie, jak najbardziej ta cholina jest potrzebna. Jak najbardziej. Rozumiem. Nie piszemy, że to jest w składach z pewnych względów. No, nie piszemy. Ale przeżyjecie. Proszę kolegów, wspomagającym preparatem też jest czosnek. Natura, leczniczy. Jest to dość mocno skoncentrowany czosnek mocny, który zaliczamy do środków naturalnych, powiedzmy, tak jak te, powiedzmy, lecznicze preparaty. No ale czosnek, nie nazywamy go leczniczym, po prostu go podajemy. On bardzo dobrze współdziała ze wszystkimi tymi proszkami, które podajemy, i energia, i zioła, i tak dalej. Więc wspomagającym preparatem organizm w rozrodzie jest multivitamina. Ta multivitamina jest to zestaw, takie troszeczkę podobne do Gerwitu. Zawsze zazdrościłem Rindwidowi, że ma dobre środki i do dzisiaj oni mają bardzo dobre środki. I to jest podobny skład, nie taki sam, wyeksponowaliśmy troszeczkę inne rzeczy. Bardzo mocno musicie uważać, koledzy, że te witaminy, czy ta multivitamina, czy B-kompleks, one to są mocno energetyczne sprawy. Tu nośnikami jest energia potworna. I raczej na wolierach, na rozrodzie stosować 50% dawki, nie? A wziąć tam sobie jakąś inną prostą multivitaminę.
to jest za mocne. Ja zadam pytanie, bo żeby się dobrze zorientował, czyli to są też również te witaminy, o których mówiłeś, energetycznymi substancjami przy okazji? To znaczy nośnikiem jest dekstryna i maltoza, także bardzo mocna energia. Rozumiem, ale my na początku, kiedy kręciliśmy pierwszą część, że tak powiem, o tych preparatach, tam gdzie mówiliśmy o preparatach białkowych i energetycznych, właśnie tych nie wymieniliśmy, czyli to jest, że tak powiem, efekt... Więc podstawą to jest multivitamina, jest to preparat wielowitaminowy, gdzie króluje A, D czy E, te trzy witaminy, gdzie na rozrodzie, powiedzmy, te trzy wiadomo, do pochodnych skóry, kościec i tak dalej, nie? To jest to potrzebne, ale mniejsze dawki dawa, dlatego czyli że... Czyli jak zrozumiałem, przepraszam, że przerwę, czyli tak, jeżeli już stosujemy multivitaminę czy B-kompleks, tam gdzie jest nośnikiem ta energia, to możemy ograniczyć stosowanie tych innych substancji energetycznych wtedy, tak? Oczywiście. Tak, ale generalnie to. Nie można podawać pełnej dawki gołębiom, które siedzą w wolierach w rozrodzie. Te, które latają, tak. A te dawki, które masz opisane na opakowaniu, są to dawki właśnie pełne, to są dawki takie, które się podaje gołębiom o dużym obciążeniu, czy to są dawki już też tam przewidziane powiem na wam, że gołębie w wolierach? Tu 10 ml przewidujemy na litr wody. Jeśli podamy, powiedzmy, jednorazowo większą dawkę, ale to jednorazową uderzeniową, to jest, możemy 100% więcej dać, ale 10 ml jest to taka średnia dawka. Lepiej mniejszą dać na wolierach, po 50% tego, nie? Czyli te opakowania zawierają opis dawkowania, zawierające gołębi takich uczelni. Generalnie 50% dawki dajemy, rozumiem, tego co tutaj my piszemy. Dobra? Aha. Czyli te po prostu gołębie, które są w wolierach, nieobciążone, powinny dostawać dawki zdecydowanie mniejsze od tych, które są napisane na opakowaniu. Ogólnie przyjmujemy 50% mniejsze. Następny B-kompleks. Nazywam to B-kompleks, bo generalnie po i tak stosujecie leki, i tak stosujecie w niektórych hodowlach, ale takim preparatem, który zakwasza, to już mówiliśmy, są frasale, ocet, probiot z mocnymi zakwaszaczami omega-1, ale żeby dać cały zestaw mikro, makro elementów, to jest ta B-kompleks. B-witamina to są mniejsze, to jakby to powiedzieć śladowe ilości w składzie B-kompleks, witamin B, ale tu mikro, makro elementy bardzo mocno są wyeksponowane. One bardziej się na loty nadaje, przede wszystkim na loty. Tutaj jeszcze do lotu wrócimy i zobaczycie jak to daje. To tak samo Avibharm. Zobaczycie, że Avibharm jest podstawą działalności. Tak samo ta B-kompleks na lotach powyżej od 500 km wzwyż. Także na pewno energia, ale to jest niesamowicie potrzebne, ale o tym będziemy mówili. Tu mamy takie gotowe rozpiski, jak co podawać. Tu ja uważam, że od razu, żeby nie zamykać tematu na tym jednym filmiku, ja chciałbym od razu powiedzieć o preparatach oczyszczających mięśnie ze spalin, konkretnie o kwasie mlekowym. Do oczyszczenia mięśni po dużym wysiłku, to znaczy po locie, stosujemy elektrolity. Elektrolit zwykły to jest taki podobny skład jak Naturala, ten w proszku, super. Natural robi elektrolit, jeden z najlepszych uważam w Europie. Myśmy trochę ich podpatrzyli, bazowaliśmy na tym elektrolicie, ale tu troszeczkę bardziej wyeksponowany jest sód i potas. I jeszcze jest takie zioło tu dodane, ale o tym potem. Tu ten elektrolit po dużym wysiłku, on jeszcze zawiera cały zestaw aminozauryn, jak i powiedzmy sód, potas, magnez, to jest podstawa, co oczyszcza krew, mięśnie ze spalin, ale też posiada od razu środki wspomagające w postaci aminozauryn i to ATP, B12, cyjanokobalamina i butafosfan. No to są takie rzeczy nieodzowne po ciężkich lotach, po wysiłku. Na koniec sezonu znam hodowców, którzy podają prawie cały tydzień elektrolit. Nie, nie zawsze z ATP, ale zwykły na pewno. Nie? Mniejsze dawki, że cały czas, bo musimy o jednym pamiętać, że one nie tylko, że przylecą nam w sobotę czy w niedzielę z lotu, jakiegoś mają w skrzydłach 10 lotów już za sobą i teraz one nie ma. Hodowca rano wstaje, bach, obrot, godzinę albo dłużej. Wieczorem, godzinę, obrot i cały czas wysiłek i musicie pamiętać, że zmęczenie się nawarstwia przez to, że w mięśniach, wątrobie odkładają się spaliny, to utrudnia spożytkowanie nowej energii, którą gołąb dostaje, o tym musicie pamiętać i musicie zastosować właśnie te środki wspomagające, oczyszczające mięśnie, o tym trzeba pamiętać. Tu też jest ta cholina, to byśmy mieli tyle, ale chyba zapomniałem jeszcze wam dodać
Dlatego jeszcze może nim przejdziemy do dalszej części, tam wróćmy do tych elektrolitów, bo o dawkowanie mi chodzi jeszcze. To dawkowanie, które jest opisane, to jest dawkowanie dla takiego gołębia, który wrócił po locie, jest obciążony mocno, czy to jest takie dawkowanie, takie dostosowanie na co dzień? W tych sytuacjach, o których wspominałeś właśnie. To jest dawkowanie, powiedzmy, może tak, 2 dni przed lotem piszemy, że 5 ml. No tak, ale to powiedzmy jeszcze, kiedy gołębie nie są mocno eksploatowane. 5 ml. Wtedy, kiedy one już są po iluś tam ciężkich lotach, przesilone te organizmy, wycieńczone, to ta dawka powiedzmy 10 ml na litr może być. Czyli tutaj możemy nawet zwiększyć. Elektrolit możemy zwiększyć dosłownie 100%. To jest jeden z niewielu środków, który możemy zwiększać. Tylko broń Boże przed pierwszym lotem, koledzy. Czyli tak podsumowując jeszcze odnośnie tego dawkowania, to proszę zwrócić uwagę, koledzy, że bardzo ważne jest też, że nie można podawać tak tych wszystkich preparatów na zasadzie, że tak jest napisane, tak dajemy. Ściśle jest to związane z aktualną kondycją i formą gołębia i jego tak wysiłkiem. Czyli po prostu jeżeli gołębie są mocniej obciążone, możemy, jak się nazywa, tych preparatów podać więcej niż podaje nawet na etykiecie producent. Natomiast przy mniejszym obciążeniu możemy ograniczyć. Ale to jest jeszcze raz, podkreślamy kolegom taką wiedzę, żeby to stosować ściśle właśnie z kondycją, związane z kondycją gołębia. Dlatego też właśnie wracając do tematu tych rozpisek nieszczęsnych, o których już wcześniej mówiliśmy, od poniedziałku do wtorku, sami koledzy widzą, że przy takim podejściu nie jesteśmy w stanie dokładnie podać dawek na rozpiskę, jak jest, gdyż te wszystkie preparaty, one muszą być stosowane jednak w zależności od kondycji, stanu zdrowia gołębia. Dobrze mówię, kolego? No, wspaniale. To znaczy, są rozpiski takie standardowe, na których w zasadzie hodowcy, no, wiecie, co należy podać gołębiom. Tylko że nie każdy ma czas myśleć o tym. Dlatego nie podawaliśmy do ręki tych rozpisek z tego względu, co podać dzień po dniu, z tego względu, że każdy później obligatoryjnie we wtorek trzeba, to w piątek, to pojedzie. Ale później hodowcy nie myśli. Był trudny lot, to wszystko trzeba pozmieniać. Po łatwym locie trochę inaczej. Zapowiadają lot, gdzie gołębie z silnym wiatrem. To jest niebezpieczne. Pierwszych tam powiedzmy 10-20% gołębi przyleci z kierunku, nie? Ale te, które przelecą i muszą wracać, przelecą za gołębnik i przelecą na 200 km, muszą zapieprzać z powrotem pod wiatr. Bardziej wycieńczone już. Bardziej. One powinny dostać inne dawki. Tak. I po łatwym locie, mówię, po łatwym locie, tak, ale to dotyczy tych gołębi, co pierwsze przeleciały. A schody się zaczynają dla tych biednych gołębi, które później wracają, a my już nie przywiązujemy wagi, bo zapomnieliśmy, że ten elektrolit one już wypiły, no to raz daliśmy elektrolit, to wystarczy. I człowiek zapomina, że należy mu dać tym gołębiom w zasadzie większą dawkę elektrolitów, te wcześniej trzeba oddzielić, te pozamykać w klatkach, po to są dypoidełka wtedy właśnie w klateczkach zamontowane, gdzie o, te poimy jeszcze elektrolitem. Czyli krótko mówiąc, musimy po prostu zindywidualizować podejście do gołębia. I to jest właśnie to, do czego tutaj kolega Andrzej w tych filmach, które tutaj kręcimy, tą wiedzę, którą przekazuje tutaj innym hodowcom, dążymy, żeby po prostu hodowca to stosował te preparaty jak najbardziej świadomie, żeby wiedział właśnie, że są te preparaty białkowe, preparaty energetyczne, lecznicze, różne wspomagające, oczyszczające i znając po prostu i kiedy, jak dawkować, w jakim stopniu gołębiom to podawać, w jakim stanie są te gołębie, indywidualizujemy podanie tych leków i dzięki, nie leków, przepraszam, preparatów i dzięki temu mamy te gołębie w zdrowiu, w dobrej kondycji, no i gdzie, co się z tym wiąże, możemy odnosić duże sukcesy. Także może na razie skończymy, a przejdziemy za chwilkę do kolejnych części naszego Wadymeku.